Dzień dobry, Agnieszka Krzywicka-Badz, witam ze studia przy ulicy Floriańskiej i zapraszam na wiadomości. Dziś w programie pierwsza śmiertelna ofiara przechodzenia przez drogową trasę średnicową. Zgromadzenie delegatów podsumowało rok działalności, cechu rzemiosł różnych i przedsiębiorczości oraz nagła popularność Śląskiej Karty Usług Publicznych. Do tragicznego w skutkach wypadku doszło wczoraj na drogowej trasie średnicowej. Na wysokości ulicy Jagiellońskiej 57-letni mężczyzna, chcąc skrócić sobie drogę, wszedł na jezdnię szybkiego ruchu, gdzie został potrącony przez Fiata jadącego od strony Zabrza. Na skutek odniesionych obrażeń pieszy zmarł. O tym, że mieszkańcy tzw. dzielnicy hutniczej w taki właśnie sposób skracają sobie drogę, wiadomo nie od dziś. Winna jest temu głównie niedostateczna ilość bezpiecznych przejść. Policja już wcześniej wystąpiła do zarządcy DTS, aby w pasie rozdzielającym jezdnię zamontować dodatkową barierę, która mogłaby zniechęcić pieszych do wchodzenia na DTS-kę. We wtorek w gliwickim cechu rzemiosł różnych i przedsiębiorczości odbyło się coroczne zgromadzenie delegatów. Spotkanie poświęcone było podsumowaniu wydarzeń mijających 12 miesięcy. Zdaniem dyrektora biura cechu Wiesława Jabłońskiego okres ten był dla gliwickich rzemieślników niezwykle udany. Jak ten miniony rok upłynął w cechu? To znaczy generalnie od kilku lat cech jest w dobrej kondycji finansowej. Prowadzimy działalność gospodarczą związaną z wynajmem między innymi tutaj lokali w naszym budynku, ale prowadzimy także inne działania, które związane są z pozyskiwaniem środków finansowych. Mamy ośrodek szkoleniowy, który świadczy usługi na zewnątrz, uzyskując oczywiście prowadząc szkolenia dla osób z zewnątrz i podmiotów z zewnątrz i otrzymujemy, że tak powiem, gratyfikację finansową, która nasz, że tak powiem, jest dodatkowym elementem naszej działalności gospodarczej. A taka działalność na rzecz właśnie przedsiębiorców, rzemieślników, statutowa byśmy ją nazwali? To statutowa to jest bardzo ważna, którą realizujemy na co dzień. Począwszy od tego, od pomocy prawnej związanej z prowadzeniem działalności, bo wiadomo, przepisy prawne ulegają zmianie. Prowadzący działalność rzemieślnik czasami nie jest w stanie śledzić tych zmian. My jesteśmy po to, żeby wyjaśniać jakieś wątpliwości, niejasności i rozwijać, że tak powiem, lub dawać wskazówki przedsiębiorcy, żeby nie popełnić lub nie wszedł w konflikt z różnymi instytucjami, szczególnie jeśli chodzi o sprawy fiskalne, z urzędami skarbowymi, czy też z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, to jesteśmy po to, żeby właśnie pomagać. Są problemy także z pracownikami, z umowami o pracę, rozwiązywaniem tych umów. Także jesteśmy po to, żeby w razie jakichś konfliktów, wątpliwości, no rozwiewać wszelkie wątpliwości zgodnie z przepisami prawa. To, że jest właśnie ta działalność kolejnym elementem, który jest związany z wspomaganiem czy pracą na rzecz środowiska rzemieślniczego, to jest sprawa związana z młodocianymi. My w ciągu 3 lat kształcimy średnio rocznie około 150 osób. W systemie 3-letnim to jest około 450 osób. I ta grupa osób no, musi być pod względem technicznym i administracyjnym obsłużoną. My jesteśmy po to, żeby temu rzemieślnikowi pomóc właśnie w tej działalności związanej z refundacją kosztów wynagrodzeń, po zakończeniu nauki, uzyskaniem dotacji z jednostki samorządowej. To my, że tak powiem, współdziałamy z rzemieślnikiem. 30 lat temu ludzie stali w kolejkach po kawę albo papier toaletowy. Lata mijają, a kolejki zniknąć nie chcą. Obecnie najbardziej chodliwym towarem w Gliwicach jest Śląska Karta Usług Publicznych. Aby wyrobić ją w punkcie na ulicy Zwycięstwa, trzeba odstać w długim ogonku co najmniej kilkadziesiąt minut. Do tej pory ŚKUP nie cieszył się w Gliwicach zbyt dużą popularnością. Sytuacja zmieniła się jednak w momencie, gdy KZK GOP poinformował, że do końca wakacji wycofa ze sprzedaży wszystkie papierowe bilety okresowe. I już z początkiem maja zakończyła się sprzedaż m.in. biletów kwartalnych oraz biletów na okres od 1 do 14 dni. Od jutra ważność tracą natomiast bilety miesięczne, autobusowe i tramwajowe, ważne w dwóch i więcej gminach. Jako ostatnio od 1 sierpnia wycofane zostaną sieciowe bilety autobusowo-tramwajowe.
Już jutro, 1 czerwca, czyli Dzień Dziecka. Gliwice nie zapominają o swoich najmłodszych mieszkańcach i przygotowały dla nich piknik pełen atrakcji w Parku Chopina. Już od godziny 14 wszystkie dzieci będą mogły skorzystać m.in. ze sportowego miasteczka, kolorowych dmuchańców, minigolfa czy dostarczającego niesamowitych wrażeń kina 7D. Dla dorosłych przygotowano natomiast informacje o bazie ofert wakacyjnych oraz zasadach gliwickiego programu dla dużych rodzin Rodzina 3+. Ten wyjątkowy dzień zwieńczą pokazy akrobatyczne grupy Acro Team Silesia oraz piłkarski freestyle, a także koncert Natalii Schroeder. A jak w Dniu Dziecka będzie wyglądała pogoda w Gliwicach? O tym już za chwilę w naszej prognozie. Na dzisiaj to już wszystko. Serdecznie dziękuję za uwagę i do zobaczenia.